Hej, cześć, siemanko, z tej strony Bartek i witam was w kolejnym odcinku Robimy Serwer Minecraft. I w tym odcinku chciałem zrobić coś z teleportami do tych różnych sklepów i takich tam. Lecz najpierw muszę wam pokazać coś zarąbistego, co przed chwilą zobaczyłem. Skin customization, cape on. I nie wiem, czy teraz każdy ma pelerynkę, ale w każdym razie ja ją mam i nie wiem, czy będę mógł ją zmienić. Jeszcze nie patrzyłem tego na stronie, może to na stronie Minecrafta da się teraz samemu swoją zrobić. Więc ogólnie jakby się dało, to jest super. Ale wow, mam swoją własną pelerynkę. What? Nie wiem, czy to jakiś błąd, czy po prostu mam swoją pelerynkę z... O taką, bo każdy ma. Ale nie będę narzekać. Jakby coś, to jest całkiem spoczko. Swoja własna pelerynka, kurde, zawsze o tym marzyłem. I tak, może przejdźmy teraz do właściwej treści tego odcinka. Kolejna rzecz, którą mam nadzieję, że zauważyliście, to zmiana teraz jakości dźwięku na lepszą, i to dużo lepszą. W ostatnim odcinku mówiłem, że mam nadzieję, że wam się podoba tamta jakość była beznadziejna, szczerze mówiąc. Jeszcze gorsza chyba nawet niż ta z szumieniem, więc tak trochę słabo, nie? I teraz mam statyw. Zresztą sami ostatnio zobaczcie. Ostatnio bawię się w takiego trochę MacGyvera i mój statyw wygląda tak. Piękny, po prostu piękny. Kolejną rzeczą, którą chcę wam pokazać, to ta ogromna jaskinia. No raczej to nie jest jaskinia, bo ja to wykopałem na fill air i w ogóle takie tam, nie wypełniłem to powietrzem ogólnie. Tu pozmieniałem sobie niektóre śmieszne rzeczy. I tutaj jest ogólnie zegarek i gdy postawimy tutaj redstone, to zamienia się w stone'a. Gdy postawimy stone'a, to on zamienia się w redstone. I cały czas tutaj jest stone i redstone, tylko robi się to tak szybko, że tego nie widać. Ale mogę wam pokazać to na przykład. Na przykład zrobić tu say. No nie wiem, po prostu coś pisać i patrzcie, jak to leci. Więc może to wyłączę. To jest ten super szybki zegarek. Mogę wam pokazać, jak się go robi jeszcze. Jak chcecie. Tutaj jest taka komenda, coś takiego, tylko tutaj po prostu zmieniamy najwyżej kolejność tego z tym, żeby zrobić to tutaj na przykład i miejsce tego, i to jest po prostu taki super szybki zegarek. I tam pod spodem jeszcze są więc całkiem spoczko. Sprawa z tym jest, ten zegarek nie robi takich lagów chyba. Chociaż w sumie, no nie robi, bo jak widzicie, zero chunk updates jest. Ten dużo mniej laguje w każdym razie niż taki zegarek typu repeater i redstone. Albo jakieś inne takie różnego typu zegarki typu hopper i jakieś komparatory. Tak więc całkiem spoczko sprawa. To już chyba widzieliście. I całkiem spoczko ten spawn wygląda według mnie, tylko to tutaj zupełnie nie pasuje, więc to sobie usunę, może jeszcze nie teraz, ale w każdym razie to usunę. I tutaj są teleporty, tylko że tutaj, o, jest tutaj zejście. Ja nie chcę tutaj napisu sklep, tylko chcę tutaj po prostu, co ja tu chciałem. Tak, teleport będzie dobrze, poprawnie i w ogóle takie sprawy. I tu będzie teleport do teleportu, więc takie fuck logic trochę, no ale co tam? Nie, no może nie, więc zrobimy coś takiego. Control, pyk, dobra, ten będzie postawiony normalnie. Ten pod takim kątem tutaj. Ten też normalnie, znaczy no w sensie względem tego pierwszego. A ten będzie tak, o, ustawiony. I teraz zobaczcie, co się tutaj dzieje. Tu jest po prostu teleport i tutaj prawdopodobnie porobię raz, dwa,
no kilka tutaj zrobi w każdym razie jakichś teleportów, będzie można po prostu się teleportować. Jednak zastanowiłem się i chyba jednak zrobię te teleporty w ogóle gdzie indziej niż tam, znaczy w sensie jeden teleport będzie do tych teleportów takiego pokoju ogromnego, może nie ogromnego, bo w sumie nie jest ogromny, potrzebny, ale do pokoju, w którym będą po prostu oddzielne jakieś pady do teleportacji, różne przejścia gdzieś i tego typu rzeczy, bo po prostu może nie starczyć tam miejsca. A i tu już muszę pisać R, ok. Tam może nie starczyć miejsca, a taki pokoik na przykład już powinien wystarczyć w zupełności. Tak więc tak mniej więcej będzie wyglądał ten pokój, będą jeszcze różne inne przejścia gdzieś i do innych teleportów i różne tego typu rzeczy. Tutaj na przykład będzie, nie wiem jeszcze czy to będzie teleport do sklepu, czy to zrobię jakąś kopalnię, czy po prostu jakiś survival totalny, nie wiem cokolwiek. Czy może jakiś dungeon. Chociaż dungeony będą trochę w innym stylu, więc to prawdopodobnie będzie tylko sklep i mogę go teraz tutaj gdzieś podpisać, nawet sklep. Tutaj będzie nazwa po angielsku. Shop. A tu będzie po polsku sklep. Ogólnie będą nazwy w dwóch językach. Czemu, to się może dowiecie w przyszłości, jak nie, to po prostu będą sobie o tak o już. No, żeby były już, tak. Może nie wyglądają w sumie te tabliczki najładniej. Mógłbym je postawić tu, ale nie, tam jeszcze będą brzydziej wyglądać, więc tak jest całkiem spoczko. Będę musiał tutaj gdzieś znaleźć środek mniej więcej i zrobić teleport z góry. Więc zrobię to sobie teraz szybko, tylko gdzie by tu zrobić taką jakąś centralną część. Chyba tutaj na samym środeczku. Myślę, że to całkiem niegłupi pomysł byłby. Tak, tutaj na samym środeczku. Jakie tu są koordynaty? Koordynaty, dobra. Nie to. Blok. Minus 12, 28 i minus 10. Kontrola C, tak, pięknie. I możemy zrobić na górze teleport do teleportu. Nie no, po prostu magia świąt i wszystkiego jeszcze. No, creeper się ma. Dobra, robimy teleport TP małpa P. Możemy małpa all, czyli wszyscy w zasięgu równym 2 w miejsce tutaj. Ok. Zakryjmy to. Teraz zrobimy coś takiego. I jest tutaj płytka do teleportacji. Zaraz wam jeszcze powiem, jak zrobiłem te magiczne efekty. Wygląda to dosłownie tak. Bardzo proste. A ten tu skąd? Nie wiem. Dobra, on i tak umrze. Ja się o to postaram. Tymczasem chodźmy tutaj. Działa pięknie. Teleportuje świetnie. Mógłbym zrobić, że po jakimś czasie dopiero, ale nie, dobrze jest. Nie wiem, gdzie mi tutaj zombie warczą, mam nadzieję, że... A, chyba gdzieś tutaj. A, dobra, nieważne na razie. Więc jak widzicie, działa to całkiem fajnie. Efekty jakieś tam trzeba dodawać, żeby to w miarę ładnie wyglądało, nie? I mógłbym zrobić po prostu tak, że tu klocek jest i że tu się wchodzi... Znaczy, że tu jest... ten... zegarek. O to mi chodziło. Tam pod spodem i że tu cały czas to teleportuje, ale... Ale nie, na razie to nie ma sensu. Widzicie, creeper tutaj już próbował wejść tam, ale... Ale mu się nie udało, bo jest głupim frajerem. Tak więc... Z teleportów to by było... Z tych takich... Rzeczy organizacyjnych to prawie wszystko. Rzeczy organizacyjnych. No, robienia teleportów i sali teleportów. Jeszcze muszę zrobić powrót tam. To chyba będzie po prostu w tym miejscu gdzieś. Jeszcze zaraz zobaczymy, jak ja to zrobię. Tutaj zrobimy to samo, tylko w inne miejsce. Wszystkich w zasięgu dwóch klocków stąd. 0, 71, 0.
I zrobiłem tutaj taki bedrock, bo to mi się najbardziej kojarzy ze spawnem. Tutaj będzie po prostu tabliczka spawn, no bo to wiecie, nie muszę pisać miejsce odrodzenia, tylko każdy wie co to spawn. No i po prostu jest taki sobie teleport. Tutaj jeszcze nie ma, tu będzie płytka i tu nie można wejść, bo są bariery, bo po co? Tam jest tylko kawałek taka trapa, nie? Ale wygląda za to ciekawie. Więc jest tak na razie, a nie inaczej. I trzeba to tak tymczasowo tym oświetlić, żeby to się żaden syf nie spełnił. I zobaczmy jak to działa. Działa świetnie. Teleportuje dokładnie tu gdzie trzeba. I no taki właśnie powrót na spawn. Zobaczmy, o teraz jest noc. No to nieźle. Ale wszystko teraz spłonie. No i płoń, dobrze ci tak zdaje, że tutaj będę musiał chyba jeszcze trochę popracować nad tą górką. Chociaż w sumie nie wygląda tak źle. Aha, i jeszcze co do sklepu. To nie będzie taki typowy sklep typu tak. Tak jak zwykle robiłem, że jakaś mała jedna sala i tam masz wszystko. Czy coś takiego. Tylko zbuduję tutaj targ i pod spodem będzie komnata, znaczy raczej dużo komnat, w których to będzie od każdego oddzielnego straganu będzie, że tak powiem, tematyczny podział. Jeden na przykład jakiś sklep mięsny, jakiś drwal, kowal, cokolwiek. I każdy będzie miał swój własny swoje własne takie pomieszczenie. Mam jeszcze swojego kapsela, na którego możecie wejść. Jeśli już go zalajkowaliście, to to możecie go lajknąć jeszcze raz, bo zmieniłem trochę adres. Wszystkie linki potrzebne są na dole. Mam też jeszcze swojego Facebooka, swoją stronę, na której no na razie jest mało jeszcze lajków, ale jeśli chcecie dowiadywać się wcześniej o różnych rzeczach, to zapraszam tam, bo tam naprawdę będą się rzeczy fajne działy. I co do kapsela, to tam coraz więcej nowych fajnych wzorów jest. I to chyba na tyle. Tak mi się wydaje. Kurde, jeszcze muszę nowe intro i outro zrobić w związku ze zmianą kanału, ale co tam. Dobra, dzięki za oglądanie. Jeśli się spodobało, to możecie dać łapeczkę w górę, bo to na pewno bardzo mnie zmotywuje do nagrania jakiegoś odcinka nowego. Jeśli jeszcze nie jesteście moimi widzami, to możecie zasubskrybować mój kanał, to jest gdzieś aktualnie tam chyba na dole. Taki przycisk subskrybuj. A jeśli już jesteście moimi widzami, to tam jest jeszcze na moim kanale przysubskrybuj albo subskrybujesz. Jeszcze jest chyba taki znaczek trybu i tam jest kilka opcji, żeby pokazywały się wszystkie filmy. Różne takie, więc jak chcecie, to możecie tam zajrzeć. Dzięki za oglądanie i do następnego odcinka.